Na forum w Krynicy zaprezentowaliśmy Europejski Raport Płatności 2016 roku. To jego 18. edycja europejska. Przeprowadziliśmy to badanie w 29 krajach Europy na 10 tysiącach respondentów. Z Europejskiego Raportu Płatności z 2016 roku płyną cztery główne wnioski. Pierwszy główny wniosek to to, że szybsze płatności mają bezpośredni wpływ na rynek pracy. Gdy płacimy na czas, gdy nie mamy opóźnień płatności, jesteśmy skłonni zatrudniać nowych pracowników, jesteśmy skłonni rozwijać firmę. Kolejnym wnioskiem jest to, że 30% respondentów uważa, że opóźnienia w płatności zagrażają istnieniu ich przedsiębiorstw. Zatory płatnicze, pętle zadłużenia, które są spowodowane właśnie tymi nowymi płatnościami, powodują, że mamy po prostu wątpliwości, czy przetrwamy miesiąc, i 30% małych i średnich przedsiębiorstw ma problem z przetrwaniem. Również nasi respondenci wskazują, że duże przedsiębiorstwa wymuszają na nich dłuższe, niestandardowe terminy płatności. To zagraża ich egzystencji. Ostatnim wnioskiem, który jest dość istotny, to to, że nasza firma ma nadal co robić. 30% respondentów nie korzysta z pomocy profesjonalistów, ekspertów, nie zapobiega nieterminowym płatnościom. Również duża grupa respondentów nie zna dyrektywy unijnej z 2012 roku, która umożliwiała przerzucanie kosztów procesu odzyskiwania należności na dłużnika.